Zadaniu, proszę Państwa, zadaniu. Kolejny punkt w porządku 7.4 jest tutaj korekty listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych. I tak z uwagi na zmianę, znaczy konieczne, że tak powiem, wprowadzenie zmian po uzyskaniu wniosków z komisji i uwzględnieniu tych wniosków autopoprawką zarządu, projekt uchwały jest taki, jak Państwo macie przed sobą, czyli dokonuje się korekt określonych zadań zapisanych w tej uchwale 2014 w paragrafie pierwszym dotyczącej zespołu, znaczy koncertu dla mieszkańców z okazji Dnia Solidarności i tu się odejmuje sumę 100 zł, w paragrafie drugim odejmuje się kwotę 200 zł z dofinansowania koncertu w ramach dzielnicy i tą brakującą do 500 zł, kwotę 200 zł odejmuje się z drugiego festiwalu teatru szkolnych Polski Południowej w kwocie 200 zł. To są zmiany, które były wnioskowane przez komisję, zarząd w całości przyjął i dokonał samą, znaczy poprawek dokonał w tej projekcie uchwały. Tak, tylko mogłam prosić, że zarząd jakby no wszystkim, bo ja na komisji miałam taką informację, natomiast jakby wszystkim radnym można było jakby nie wiem przedstawić, no skąd w ogóle wynika to przesunięcie środków, bo to po prostu rozumiem, że z ograniczenia środków finansowych, bo proszę pragnę przypomnieć, znaczy, że już na priorytetach zmienialiśmy, zmniejszaliśmy kwotę o 50 tysięcy. Tu kwota ulega zmianie o 500 zł. Tak, i dokładnie te 500 zł. Także z pomysłem Komisji Edukacji, żeby zdjąć te pieniążki, bo to jest konieczność dostosowania do tych cyfr budżetu, które zostały nam przekazane w tej chwili. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś nie zamykam dyskusję, poddaję projekt pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto się wstrzymał? Zero. Kto jest przeciwny? Zero. Punkt